Kochani, dzisiaj chcę wam opowiedzieć o takim stanie, który nazywa się walking on eggshells i to wyraża chodzenie po skorupkach jajek. Można powiedzieć, że to jest takie chodzenie na paluszkach przy narcyzie albo cackanie się z narcyzem jak z jajkiem. I to jest taki stan, w którym my strasznie boimy się reakcji narcyza i zaczynamy obcować z nim tak, jak on tego chce. Bo wiemy o tym z naszych doświadczeń z nim, że jeśli postawimy się mu, to może nas ukarać, np. Na milczeniem, jakąś ucieczką albo nawet rozstaniem. Ja pamiętam moment, w którym bałam się wyrażać swoje uczucia, bo były one wyśmiewane albo wykorzystywane. Wielokrotnie usłyszałam podczas mojego płaczu, że jestem niestabilna emocjonalnie na przykład. Dlatego jak chciało mi się płakać, to zduszałam to, żeby mój eksnarcy znowu nie pomyślał, że jestem jakąś histeryczką. Jak tylko łzy pojawiały mi się w oczach, to jego mina wyrażała coś na kształt Boże, a ta znowu ryczy. I strasznie zaczęłam ukrywać swoje uczucia i udawałam silniejszą niż jestem. Bo on zaszczepił we mnie taki lęk i wolał, żebym była twardsza, no bo wtedy było, że tak powiem, mniej problemów ze mną, dlatego udawałam, że mi aż tak nie zależy i że świetnie sobie radzę. Robiłam wszystko, co mogłam, żeby nie okazało się, że jestem, tak jak on to nazwał, niestabilna emocjonalnie. Zachowujemy się w taki sposób, żeby oczywiście nie stracić Narcyza, żeby nie znudził się nami, nie zostawił nas. Zaczynamy go zadowalać, a przez to tracimy siebie. Zachowujemy się zupełnie tak, nie tak, jakbyśmy chcieli, tylko tak, jakby on chciał, i dla niego jest to bardzo na tak, bo dzięki temu on wzmacnia kontrolę nad nami. Na przykład, weźmy to samo karanie ciszą. Jeśli zrobiliśmy o coś aferę, na przykład, nie wiem, przyłapaliśmy go na zdradzie i on po tym karał nas, nie odzywając się kilka dni, kilka tygodni lub miesięcy, no to żeby nie przeżywać tego kolejny raz. Albo żeby załagodzić ten konflikt, nigdy więcej o tym nie będziemy wspominać, no bo to jest taka tresura, my wiemy, z czym się wiąże to. Nasza ulga związana z powrotem narcyza jest dla niego zwycięstwem po prostu. Temat można urwać. A jak nie, jeśli znowu zaczniemy drążyć, no to on znowu nas zostawi, albo po prostu wymyśli jakąś inną karę. I w takim chodzeniu na paluszkach będziemy bać się wielu rzeczy. I to może być na przykład strach przed mówieniem o czymś, co wywołało jakąś negatywną reakcję narcyza, czyli właśnie jest jakiś temat, któremu ewidentnie nie, nie leży i on nie powie nam oczywiście dlaczego mu nie leży, ale uniknie tego tematu poprzez obrażanie się czy karanie nas, liczeniem czy robieniem czegokolwiek, aż w końcu będzie nam się to po prostu źle kojarzyć i nie będziemy więcej o tym gadać. Może być też tak, że będziemy bać się ubierać w jakiś konkretny sposób albo robić coś, co jemu nie odpowiada. Nie wiem, na przykład lubimy jakiś typ muzyki, a on krytykuje go, według niego jest to głupia muzyka. No to my przestajemy słuchać tej muzyki, aby po prostu uniknąć jego krytyki. On zaszczepi w nas takie myślenie, że na przykład ta muzyka jest beznadziejna, a my nie chcemy w jego oczach być beznadziejni. Dlatego przestaniemy tej muzyki słuchać. Generalnie, wszystko, co może nie spodobać się narcyzowi. Nie wiem, on uważa, że powinniśmy schudnąć, więc nie będziemy przy nim jeść tego, co lubimy. On wścieka się, kiedy na przykład nie odpisujemy na czas, no to błyskawicznie będziemy to robić po prostu, jakbyśmy byli wytresowani, bo jeśli nie spełnimy jakichś oczekiwań, spotka nas kara. Boimy się tego, dlatego te oczekiwania po prostu spełniamy natychmiastowo. To co u mnie było takie bardzo mocno zakorzenione, to było takie dość standardowe wieczne przepraszanie. Na to zwrócił uwagę na przykład mój terapeuta, ale także mój trener i kilku innych moich znajomych. Ja miałam obsesyjną wręcz potrzebę wiecznego przepraszania. Czasem nawet nie wiedziałam za co. Ja wcześniej przepraszałam za wszystko moją mamę, później swojego narcystycznego ex i nawet po rozstaniu z nim nie umiałam się tego wyzbyć. Po prostu byłam taka Zainfekowana. Dlatego właśnie, nawet gdy uda nam się wyjść ze związku narcyzem, ważne jest to, aby zadbać o siebie, bo tego typu rzeczy, jak na przykład to uporczywe przepraszanie za wszystko, czy życie z poczuciem wyrzutów sumienia to jest norma, to jest taka pozostałość no bo to jest związek, w którym My nie mamy poczucia bezpieczeństwa. My noc to boimy się. My boimy się jego reakcji, tego czy nie zostaniemy ukarani. I uczymy się właśnie, że żeby przetrwać, um, zachowywać y, no, się musimy. Chodzi mi jakby o to, że musimy, jakby, żeby przetrwać, zachowywać się kompletnie nienaturalnie. Czyli właśnie na przykład. Chodzić na palcach czy cackać się z narcyzem jak z jajkiem. Takie stany są bliskie każdej osobie, która w jakiś sposób była poddawana przemocowemu działaniu. Również kobiety bite uczą się takich schematów. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wiecie, o czym mówię i jakie były wasze sposoby radzenia sobie z takimi sytuacjami. A na dzisiaj to wszystko, dzięki i do usłyszenia.